Cześć wszystkim, są z tej strony, a to jest gameplay z Dungeons & Dragons Online. Tak sobie ostatnio pomyślałem, po tym jak zrobiłem ten ranking MMO, znaczy zrobiłem, nagrałem go, bo zrobili go użytkownicy forum, ale pewne rzeczy mnie tam, no trochę mnie przestraszyło to, że na polskiej scenie MMO właściwie królują te koreańskie shity. Nie wiem, jak to inaczej można nazwać. Niektóre gry się po prostu do niczego nie nadają, a ludzie w nie grają, bo nie wiem, bo są darmowe, bo ich koledzy w to grają. Dlatego postanowiłem, że nagram kilka takich gameplayów z innych MMO, o których wielu z was nie słyszało. A też w dużej mierze są to gry darmowe, bo zamieniły swój model płatności w free to play, wiadomo, z jakimiś tam kontami dla VIP-ów, którzy płacą co miesiąc, ale w dalszym ciągu można spokojnie w te gry grać, nic za nie płacąc. No i moim zdaniem poziom tych gier jest o wiele, wiele wyższy niż tego, co proponują wam te koreańskie produkcje z czterema klasami i po prostu, nie wiem, hack and slash i tyle. Dobra, ja już tą grę grałem, jak widać, mam tu postać zrobioną, to było dość dawno temu, więc już nie pamiętam, jak się grało. Zrobię nową postać, na darmowym koncie mogę zrobić dwie postacie, więc jeszcze jedna mi została. Nie wiem, co zrobię, nie grałem, dopiero co grę zainstalowałem, nawet nie wiem, jak się do końca steruje, ale mam nadzieję, że coś znajdę. Spójrzmy, co tutaj jest. Taki mały research sobie zrobiłem wcześniej. Gra została wydana w 2006 roku przez studio Turbine. Tak samo jak Lord of the Rings Online. No i z tego, co pamiętam, no to była świetna gra. Świetna gra. Mi się w to fajnie grało w becie. Później już to nie grałem, bo ja raczej się trzymam jednej gry MMO, no maksymalnie dwóch, a tą chciałem tylko sprawdzić. No i ale myślę, że może ktoś z was będzie chciał w nią zagrać. Dobra, specjalista, ktoś, kto czaruje, i wojownik w mili. No ja wolę kogoś, kto czaruje. A specjalista co to jest? Aha, to będzie jakiś łotrzyk, coś takiego. No nie wiem, ja wolę kogoś na pewno, kto czaruje. Dobra, female. Next. Co my tu mamy? To będzie czarodziej, tak? Czarodziej, kleryk, mag. W ogóle gra jest oparta na systemie Dungeons and Dragons, tak jak, nie wiem, Baldur's Gate kiedyś. Jest to bardzo fajny system, mi świetnie przypadł do gustu i właśnie to mi się w tej grze zawsze podobało. O właśnie. Tu już widać, że gra jest, że gram na darmowym koncie, mogę sobie kupić tą klasę. Nie wiem, co to jest za klasa. Aha, to jest jakiś taki mix healera i destroyera. Aha, dobra. No nic, no ja myślę, że wybiorę, tylko nie pamiętam, którą klasą bardziej lubiłem grać. Ja chyba wolałem grać czarodziejem, oni naturalną mają zdolność do czarów i chyba z każdym levelem zdobywają automatycznie nowe czary, a magowie to są tacy bardziej wyuczeni. A nie, ja chcę grać klerykiem, o ja chcę grać klerykiem, bo kleryka każdy chce w party, a mam nadzieję, że uda mi się pokazać wam jakąś taką rozgrywkę w party. Nastawiłem sobie zegarek, żeby 15 minut nie przekroczyć jak zwykle. Bo w tym Corelu coś się dziwnego dzieje, potem się filmy renderują przez 6 godzin, jak mają za długi czas. Chyba, że to ja coś źle obsługuję. No, myślę, że uda mi się wstrzelić w te 15 minut, jak nie, to będzie trochę dłużej albo krócej. No mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, wybrałem kleryka. Droga. Hmm.
Dobra, ten kleryk będzie leczył bardzo. Będzie bardzo dobrze leczył party. To, tak tutaj napisali. Chwila. Ten kleryk będzie... Aha, ten będzie niszczył nieumarłych. A ten... Ten i walczy, i leczy. O, to jest coś takiego, co ja lubię. O, chyba, że zrobimy customize. Mogę zrobić samemu kleryka, ale nie wiem, czy powinienem, bo mi może nie wyjść. Dobra, weźmiemy takiego. Przygotowali dla nas jakiś, mam nadzieję, że dobry będzie ten kleryk, a nie dupa we wszystkim. Rasa. Rasa chyba, z tego co pamiętam, najlepiej brać ludzi. Tu każda rasa ma swoje zdolności jakieś dodatkowe. W sumie czary są te same. Czary są te same, tylko te umiejętności jakieś inne. A nie wiem, wezmę człowieka. Wezmę człowieka, bo nie wiem, wydaje mi się, że człowiek to będzie dobry kleryk z człowieka. O. O, i twarz. O, tutaj się nie będę za bardzo skupiał, wybiorę coś. Ojoj, to śmiesznie wygląda. A niech będzie, nie. No dobra, przekonaliście mnie. Włosy jasne oczywiście. Powieki, kurczę. Dobra. Oczy. Nie wiem, czym one się różnią. Wszystkie dla mnie wyglądają tak samo. Są ładne. Kolor czego? Kolor oczu. Czarny. A nie wiem, czy coś zmieniać jeszcze w tej. O, jakieś detale twarzy może będzie. O, tatuaż albo jakaś blizna. Blizna przez całą twarz. To się idealnie nadaje do kleryka. Boże, jakie ona ma usta. Trzeba to zmienić. O, tu już lepiej, dobra. I co teraz? Aha, dobra, imię. Nazwijmy ją Monika. Monika Nowak. Kurczę, ktoś już zabrał to imię. Moniczka. Takiego imienia nikt nie ma. Moniczka Nowak. Dobra, no i wchodzę do gry. Postać jest zrobiona. Zobaczymy, co tutaj dla nas przygotowali. Can you move? Czy mogę się ruszać? Oczywiście. To jeszcze pamiętam, jak się robiło. Speak to me. Can you talk? Speak to me. No nie wiem jak. Pewnie lewym klawiszem myszy. O, tak, oczywiście. Nie, chwila, bo to ja odpowiadam. A, nasz statek został zaatakowany przez smoka. I jestem pierwszym rozbitkiem. Dobra, A nie wiem, odpowiedzmy mu. Zapytajmy się go, czy on zbiera te ciała, znaczy okrada. Aha, jednak on okrada te ciała. No nic, dobra. Nie będę za bardzo się... Follow me. Rozwodził nad rozmową z nim, bo pewnie i tak ona nic nie wnosi. To jest taki tutorial. Ustawiłem grafikę na bardzo wysokie detale i tak dalej. No, chcę broń. Ach, dobra.
ustawiłem na te bardzo wysokie detale. Są jeszcze detale ultra, ale wtedy już miałem jakieś 30 FPS-ów, teraz mam 50 nawet nagrywając. Więc jest całkiem nieźle. Dobra, podniosłem już. Aha, jeszcze coś mam rozwalić? Chyba nie była broń. Jakieś potionki. No panie, co broń? O co chodzi? O, dobra. Dostałem od niego broń, dostałem jakąś mackę. No. Fajnie się steruje, muszę wam powiedzieć. Bardzo, bardzo przyjemnie. No i co teraz? Tak, broń mi się podoba. Co masz dla mnie za zadanie? No, w jakiejś jaskini ktoś czeka. Pewnie go biją. Musimy mu pomóc. Sprawdźmy. Mamy tu jakąś mapę? Mamy. O, świetna mapa. Już mi się podoba. Mapka. W ogóle ta gra, ja nie wiem, nigdy to nie jest takie MMO do końca, bo niby jest tu dużo graczy i tak dalej, serwery, ale nie gra się razem. Właściwie cała gra polega na tym, że w większości przypadków gracze łażą tam gdzieś po mieście, w różnych dzielnicach miasta, tak jak to było na przykład w Baldurze, a dopiero jak się spotkają i chcą zrobić jakiś quest, to przenoszą się do instancji. No i ich tak w tej instancji to już nie jest masywna ilość, tylko nie wiem, chyba 8-9 osób tam może być, już nie pamiętam dokładnie, no ale ta ilość osób jest ograniczona. Więc nie wiem, to miasto, z którego się wychodzi do tych wszystkich questów, to jest bardziej takie jak czat dla mnie. Dobra, doszliśmy do pierwszego zadania, a oczywiście każde zadanie, które tam gdzieś jest w mieście, można robić w kółko, oczywiście na różnym poziomie trudności. Zawsze zaczynamy od najłatwiejszego. Is this Silimas, the cleric you were sent to find? Tak, ja jestem klerykiem, który ci przyszedł pomóc, czy nie wiem, co tam zrobić. Jak to pięknie brzmi, I'm the cleric Moniczka. No tak. Jestem cleric Moniczka. Co robisz w jaskiniach? No nieważne, nie będę was zanudzał tą konwersacją. Zazwyczaj jak się klika w pierwsze te... Aha, dobra, no jestem gotowy. O, i dostałem jakiegoś buffa. W ogóle tu mam też jakiś pasek. Power attack. Aha, dobra, numerycznymi normalnie klawiszami to wybieram. To zabija chyba nieumarłych, ale mana mi się gdzieś musi kończyć. Gdzie ja mam manę? Tutaj. Nie. A tu po lewej, dobra. Ach, chodzenie po drabinach, to mi się podoba w MMO. I te skoki. No sterowanie jest bardzo fajne. Dobra, wlazłem po tym. Aha, dobra, tu są... Narysowali plamy na ścianie, żebym wiedział, gdzie mam iść. No, jak na razie to się przydaje. A ja tu mam jakąś tarczę na siebie. Mogę rzucić. O, super. I mój pierwszy przeciwnik. The corroded lever at the rear of this corridor most likely controls the gate where the cleric Selimas is waiting. A co, nic się z niego nie zbiera, żadnego luta nie ma. No time to dawdle. Baba gada, łazi za mną zamiast mi pomóc. Onward to glory. No, więcej was, kurde. Selimas isn't too honked at me. Thanks for putting in the good word. Don't you worry, Selimas. I'm here to watch your behind now. The evil aura is a dźwignie, to jest magia tej gry, po prostu dźwignie, dźwignie i dźwignie. What? It's empty? No właśnie. Czemu to jest tak pusto? Look, the door closed behind us. It would be logical to assume. Tak. No właśnie, pułapka.
Co to za ryby w ogóle? Wszystkich wydebił naraz. To w ogóle jest jakiś sy... Kurde, nawet nie zdążyłem przeczytać. Na jakieś ryby. A siódę pod siódemką, co mam? No nie wiem, jakiś czar. Buffik jakiś. Rybki zabijam, jest pięknie. To mi się podoba. Schodź. Schodź i walcz. Kurczę, ile można je bić. Każdy cios jest oczywiście tak jak w dungeonie, w tym całym systemie przeliczany, niby narzuty kością. One gdzieś tu chyba nawet są. Po lewej tu? O. Widać po lewej stronie na dole, jak były kości rzucane. No, wychodzimy z tego questa, bo moje 15 minut mi się kończy. I see a key down there. Who's up for a swim? Będę pływał. Woda też jest fajnie w tej grze zrobiona. Bardzo mi się podobała zawsze. Grab the silver key. Time to swim for the surface. I narrator też ładnie mówi. A bardzo przyjemny tutorial. Bardzo łatwo się w to gra. Potem oczywiście jak 20 czarów dochodzi, a tu jest odpoczynek, bo jak widać życie mi nie odrasta samo, nie można odpocząć, trzeba odpoczywać przy takich, w takich punktach i w każdym questie, w jakimś tam dungeonie właśnie są takie punkty i właściwie chodzi się od jednego do drugiego, żeby nie umrzeć. Jak się umrze, to trzeba do niego dobiec, żeby się wskrzesić, jakoś tak to chyba jest. Dobra, ja już jestem wyleczony, nie wiem jak wy, i idę dalej. Kto to? No, zaraz pewnie ktoś wyskoczy nam na plecy, coś tak czy... Kurde! Prawie mi urwało głowę. No, łotrzyk, działaj! No, dobra. I teraz jak ja bym był łotrzykiem, to bym oczywiście mógł sam tą pułapkę pewnie rozbroić, bo tak to jest w późniejszych etapach gry. No właśnie, teraz mogę otworzyć. You two having fun? It's time for us to go. No właśnie, czas ucieka. The High Priestess should be up ahead. Trzeba się spieszyć. The onus for much suffering rests squarely upon her slimy, webbed hands. Super mag. There she is. Może Buffik jakiś na siebie rzucimy? Performing some kind of profane blood magic. Szybko, a tu muszę ja sobie otworzyć, bo nikt za mnie nie otworzy. Ready? Tak, już jestem gotowy. Jestem High Priest. Cały. Nie, nie ma. Kurczę, myślałem. I ominęła mnie zabijanie, bo... A to jest ten High Priest. Dobra, no jak widać ta walka nie jest na początku zbyt rozwinięta, ale w której grze jest? Jak mam postać, która nie ma... Nie wiem, chyba ma trzy czary i to do tego jest jeszcze healerem, to nie spodziewajmy się tutaj, że będę mordował wszystkich. Let Salimis do her thing. You and I'll take care of the important stuff. The treasure. I gdzie ja to ubiorę? Co to jest w ogóle? To jest tarcza. Tarczę zakładam do broni. To jest jakiś. Czemu to się samo nie zakłada, jak ja daję na postać? A zakłada się, tylko nie trafiałem. Sorry. I jakiś pierścionek, który daje mi o. Oddychanie pod wodą. Ale jako chyba jako czar. Pięknie. No i co teraz? No i jak zwykle łotrzyk wykrył jakieś tajne przejście. Ale gdzie się serc używa? Aha, dobra, ósemka. Muszę użyć szukania, żeby znaleźć drzwi. No ta gra jest pełna takich rzeczy, to jest na razie tutorial. Ale w później znów to jest.
Oho, no jasne, że nie chcę. Chcę z nią porozmawiać, bo mi tu jakieś XP-ki mają mnie ominąć. Dobra. Pocieszyliśmy się. I super, jakaś nagroda. Oczywiście ciężką mackę, bo tym walczę. Nie wiem, jak to mam dwa razy kliknąć. O, i level chyba dostałem nawet. Broń biorę sobie. Nie wiem, czy dostałem level, czy nie dostałem. Gdzie tu ja mam swoje XP-ki? Gdzie są moje XP-ki? O, tu są XP-ki, które dostałem za questa. W zależności jak szybko się go wykona, co się tam zrobi, odblokuje jakieś tajne przejście i tak dalej, można ich dostawać więcej zawsze. Ale gdzie jest okno mojej postaci? Charakter. A, kurczę, jeszcze mi brakuje 4000 expa. Dobra, ja myślę, że zakończę tą część filmu w tym momencie, bo mi się on zbyt długi zrobi i tak jak mówiłem, będzie trwał i trwał. Mam nadzieję, że wam się spodoba ta gra i będziecie ze mną kontynuować granie. Myślę, że zbyt dużo tych gameplay nie nakręcę, pewnie skończy się na kilku. Ale jeśli gra się chociaż jednej osobie spodoba, to będę zadowolony. Trzymajcie się, cześć.